Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich oglądających portal zabrzanie.pl. Piotr Kupicha, film. Wspaniały koncert, publiczność dopisała, było cudownie. Powiedz nam, jakie wrażenia po koncercie w Zabrzu, bo już nie pierwszy raz graliście. Tak, głównie gramy w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i tam 3 razy graliśmy, były świetne emocje. No a teraz cóż, no było, naszym zdaniem było fajniej, mam nadzieję, że ludzie to potwierdzą. Była dobra energia, dobre ciśnienie i chyba to jest najważniejsze, żeby pokazywać publiczności takie pozytywne emocje. A wolicie grać koncerty na powietrzu czy właśnie w salach? To wszystko zależy, bo teraz to już jest średnia pora nagrania na plenerów, natomiast my lubimy każdy rodzaj koncertów, każdy rodzaj kontaktu z publicznością. Niedawno wydaliście drugą płytę, Fil 2. Czy sądzisz, że jest ona równie dobra niż pierwsza? Jest lepsza. Jest lepsza od pierwszej, bo jest już bardziej dojrzała i to zostało już docenione, płyta już jest platynowa, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jak nowa trasa? Będzie Zabrze, tak? W kwietniu teraz? Myślę, że tak, że my odwiedzimy znów Zabrze. Jeśli Zabrze się do nas odezwie, to my z miłą chęcią, bo to jest blisko i fajni ludzie. A czy to prawda, że chcesz rozpocząć kiedyś solową karierę może? Nie, to nie jest prawda.